Wcale nie tajna grupa przedstawia Biały Kruk autorstwa Iwerci. Akt drugi, część trzecia. Noc zupełnie zajęła całe Toussaint, przysłaniając puchatymi obłokami pięknie migające gwiazdy. Jedyną uciechę tamtego wieczora. Teraz już miast pięknie wyeksponowanych gwiazdozbiorów i migotliwych, biegnących po niebie komet panował chłód, który zaciskał się ostrymi pazurami na skórze wszystkich mieszkańców. Kuł, ranił, bolał, piekł w oczy i poliki, mimo że pora była raczej letnia. Wszystko jednak bez wyjątku ma swój powód. I takowy miała także brzydota i osobliwość tamtej nocy. Ciężko było dojść mieszkańcom do tego, co nim też mogło być. Jedynie starszyzna miała prawo domyślić się, co spowodowało świdrujące zimno i ciszę, która dzwoniła w uszach. Nie domyśliła się jednak, sprawiając, że tajemnica jednego z wielu letnich wieczorów pozostała tajemnicą na wieki. Powodując, że nie mógł jej znać nikt, prócz trzech pozornie strasznych i budzących grozę istot. Tak nieludzkich, a działających wtedy w tak ludzkiej sprawie. Żadne bowiem z nich człowiekiem określić się nie mogło. Każde równie dla człowieka śmiercionośne, wyklęte, złe i przerażające. Ową tajemnicą miała być nocna wędrówka młodej, nazbyt szczupłej i poważnej arystokratki i wiedźmina w ciężkiej, okutej zbroi i stalowym mieczem na plecach, a srebrnym przyjukach swojego konia. Niektórzy, co ich widzieli, gadali potem o tym, snując plotki i dziwne domysły, według których kobieta miałaby być kochanką zabójcy potworów i razem mieliby uciekać w stronę dzikiej Zerikanii. Pospólstwo od zawsze lubiło bowiem ckliwe bajki o prawdziwej miłości, które miały szczęśliwe zakończenie. I ich bajka nie była jedną z takich. Nie oboje szli po miłość. Szli, pędzili na koniach, by zakończyć ciągnący się już o wiele za długo sznur dziwnych śmierci. Nader ludzki i szlachetny cel. A jednak kryło się w nim tyle egoizmu i samolubstwa. Wiedźmin, który podjął się zadania, by odebrać hojną nagrodę, arystokratka, która udzieliła swojej pomocy, by chronić brata i nie pozwolić złapać mordercy, i Cyrulik, zaślepiony nieco dawnymi uczuciami, które mogły już dawno stracić datę ważności, chcący uchronić ukochaną i przyjaciela od nieprzyjemności. W ich motywacjach nie było myśli ani wzmianki o ludziach, którzy ginęli. Smutnym było stwierdzenie, że nie liczyli się oni zbytnio. Jednak to stwierdzenie było też prawdą. Geralt? Wyszeptała w końcu wampirzyca, którą Reeve usadził na płotce zaraz przed sobą. Fakt, że przebudziła się w końcu ze stanu, który dla człowieka byłby niemal śmiertelny, nie był dla niego cudem. Ucieszył się jednak, gdy jej głowa spotkała się z jego torsem, gdy próbowała się podnieść. Pierwszy raz słyszę, byś odezwała się do mnie po imieniu bez obrzydzenia w tonie głosu. Zauważył, ściągając trochę lejce. Czarnowłosa westchnęła i otrzepała suknię, szukając odpowiednich słów. Chwilowa niedyspozycja, wybacz, wiedźminie, odparła uszczypliwie, szczególnie podkreślając ostatnie wypowiedziane przez nią słowo. W jej głosie jednak nie było ani złości, ani obrzydzenia, ani nienawiści. I nie słyszał jej nilfgaardzkiego akcentu. Ton, jaki przybrała, był bliżej obojętności niż któregoś z powyższych, jednak i to oznaczało duży postęp w ich relacji. Szybki, gwałtowny, ale cieszący. Choć mimo to Reeve podejrzewał, że ich relacja skończy się wraz ze znalezieniem Detlafa. Udało się? Zebrałeś potrzebną ingrediencję? Zapytała tym razem poważniej. Wiedźmin wymruczał tylko potwierdzenie, kłując klacz butami w bok tak, by ta nabrała prędkości. Rosalie skinęła tylko głową na znak zrozumienia i złapała drobnymi dłońmi grzywę klaczy nieco mocniej. Dalsza droga minęła im w milczeniu. Gdy dotarli na cmentarz, Regis stał już przed kryptą, czekając na nich, otoczony kilkoma co bardziej opasłymi krukami,
których część wtulała się w jego szarawy kaftan. Część jedynie dziobała go, jakby próbując wyskubać coś z jego zimnej, bladej skóry, a jeszcze inne po prostu przechadzały się od ramienia do ramienia. Wiatr nie wiał prawie w ogóle, jednak siwe kosmyki jego włosów poruszały się delikatnie, jakby muskane delikatną, cmentarną bryzą. Odwrócił się w końcu w ich stronę, przeganiając stado ptaków. Nie odezwał się jednak. Liczył, że oni zrobią to pierwsi. I tak też było. Proces zbierania składników zakończony. Można zabrać się za ważenie. Odparła miękko Rosalie, zeskakując z grzbietu klaczy. Wiedźmin zrobił to samo, chwilę po niej. Potwór uśmiechnął się swym zwyczajem z zaciśniętymi wargami i skinął głową ze zrozumieniem, by skierować się powolnym krokiem w stronę kamiennych drzwi krypty, a osobliwa dwójka zaraz za nim. Krypta jak zawsze przepełniona była smrodem stęchlizny i cichutkim popiskiwaniem szczurów błąkających się między kamiennymi trumnami. Jedyną różnicą, którą potwora i Riff zauważyli od razu, było to, że niegdyś okryty w całości papierami, księgami i rękopisami, przyciśniętymi czaszką blat, pełen był teraz dziwnych utensyliów, strzykawek, probówek, dziwnych aparatur i składników, które nie w całości były Wiedźminowi znane. Nilfgaardka od razu, widząc to wszystko, przyspieszyła lekko, zostawiając białowłosego w tyle i stukot jej czarnych szpilek nasilił się, by po chwili ucichnąć, gdy ta zatrzymała się, łapiąc w szczupłe palce jedną ze szklanych fiolek. Chwilę potem kilka kolejnych dziwnych stukotów przecięło powietrze i do kobiety dołączył Regis. Wymienili jedno krótkie, wymowne spojrzenie, pełne goryczy i ukrytego uczucia, by zabrać się do intensywnej pracy. Oboje wiedzieli doskonale, co robić. Nie to jednak zajmowało ich umysły. Recepturę pogłosu znali niemal na pamięć. Ich myśli wybiegały znacznie dalej niż halucynogenna mikstura i detlas, na którym, owszem, zależało im obojgu. Myśl o ich konfratrze kłębiła się gdzieś z tyłu głowy, nie grając jednak głównych skrzypiec w bitwie, jaka toczyła się w ich umysłach. Nie dlatego, że zapomnieli, po co on sprowadził ją do tej krainy winem i miodem płynącej, nie dlatego, że przestał on ich obchodzić. Wszak ważyli właśnie miksturę, która miała im ułatwić znalezienie go. A dlatego, że jedna sprawa, o jakiej każde z nich chciało zapomnieć, nie dawała im na to możliwości. Możliwości na spokój i pewność uczucia drugiej strony, pewność relacji, w jakiej się znajdowali. Jasnym było, że musieli to ze sobą skonfrontować, ale nie w obecności Wiedźmina. Rozmyślania przerwał głośny syk przelewający się w szklanych rurkach mikstury i głuchy trzask upadającej na ziemię fiolki. Potem znów zapanowała świdrująca cisza. Wybaczcie, odparł z zakłopotaniem wampir, zbierając ostre odłamki z podłogi. Rosalie obrzuciła tylko pękniętą probówkę przelotnym spojrzeniem i wróciła do rozcinania zakrwawionym sztyletem opierzonego szkieletu jednego z kruków, które wcześniej tak chętnie oblegały jej dawnego przyjaciela. Geralt skinął tylko głową na znak zrozumienia, by wrócić do medytowania. Kolejny syk, który zdawał się wryć w ich umysł, i zaraz po nim siwy obłok dymu, który wypełnił szczelnie izbę. Zdaje się, że jest gotowa, dodał, odgarniając kłęby dymu. Na to wygląda. Kobieta nawet nie odwróciła się w jego stronę, racząc go choćby najkrótszym spojrzeniem, skupiona zupełnie na lśniąco żółtej cieczy przelewającej się ze szklanych rurek do podłużnego naczynia. Geralt, jesteś pewien? To możecie zabić. Pogłos jest silnie... Jestem pewien, przerwał jej stanowczo, podchodząc do niej kilka kroków. Miał wątpliwości, całe mnóstwo, ale nie odezwał się słowem na ten temat. Wampirzyca wyczuła to, wolała jednak nie indagować go i nie wymuszać przyznania się do obaw. Wolała od tego, by wszystko przebiegło gładko i mogli w końcu odnaleźć jej brata. Podała mu więc szybko napełnioną, prawie po czubek, probówkę i skinęła głową, by zachęcić go do wypicia zawartości. Wasze zdrowie! Były to dwa ostatnie zrozumiałe słowa, jakie Wiedźmin wypowiedział. Potem zaczęła się długa aria krzyków i nienaturalnych spazm. Riff wrzeszczał, zdzierając gardło, zrywając struny głosowe.
A gdy w końcu przestał, gdy nie był już zdolny wydać żadnego dźwięku, jego ciało upadło na ziemię, przecinając powietrze głuchym hukiem upadającego na ziemię ciała, przerywanego cichym świstem tłuczonej probówki. I znowu cisza, spokój, jaki jeszcze przed minutą wydawał się im niemożliwy do osiągnięcia. Oboje widzieli, jak oczy wiedźmina, rybie, jakby suche i nieżywe, wpatrywały się tempo w jeden punkt przed sobą. Jak jego nozdrza rozszerzają się i kurczą, jak klatka piersiowa unosi się i upada rozpaczliwie, gwałtownie, uparcie, szukając tlenu. Potem białowłosy zasnął. Głęboko, twardo, choć wydawało się, że nie żył. Regis, czy on... zapytała szybko w przestrachu Rosalie, kiedy ciało zabójcy potworów zderzyło się z posadzką. Cyrulik westchnął i nachylił się nad przyjacielem. Milczał chwilę, ścisnął usta w zamyśleniu i zmarszczył brwi. Wampirzyca podeszła na krok bliżej, po raz kolejny przecinając ciszę. Żyje, odparł w końcu. Ma mocne majaki, ale jego organizm dobrze radzi sobie z toksyną zawartą w pogłosie. To wiedźmin, jest silny i da radę. Jeżeli jednak nie wybudzi się do jutra, będziemy musieli spróbować mu pomóc. Uciął, przenosząc wzrok na nią. W jej twarzy widział zbyt dużo sprzecznych emocji, by móc stwierdzić, co się kryje w jej sercu. Uśmiechnął się więc jedynie, blado. Rosalie odwzajemniła to i wyrównała mankiety sukni, nie patrząc już na niego. Pozostało nam więc czekać, aż Geralt się obudzi? Zadała kolejne pytanie, na co on skinął twierdząco głową. Nie uważasz, że powinniśmy coś sobie wyjaśnić? Zamarł na milisekundę, gdy do jego uszu doszło to, co powiedziała. Zawahał się, ale wstał i spojrzał prosto w jej oczy. Smutnym, ale kochającym wzrokiem. Zbliżyła się. On też. Regis, powiedz coś proszę, dodała błagalnie, nie odrywając wzroku od jego smukłej sylwetki poruszającej się niby cień w jej stronę. Gdy znalazł się już na tyle blisko, by oboje mogli poczuć własne oddechy na policzku, ujął jej podbródek między palce, by drugą dłoń wsunąć między miękkie pukle czarnych włosów. Drgnęła, jakby nie chciała tego do końca, ale nie oderwała się od niego, kładąc zimną rękę tuż koło jego serca, zupełnie jakby miała go ostrzegać tym prostym gestem. Rosalie, szepnął ledwo słyszalnie, zamierając bez ruchu, jakby bał się, że każde najmniejsze drgnięcie spowoduje, że oddalą się od siebie, że nie będzie jej miał na wyciągnięcie ręki. Jakby miał ją stracić. Ja ciebie też kocham. Zawsze kochałem. I zawsze będę kochać. Odparł. Z początku nie zrozumiała. Zapomniała na chwilkę o ich poprzedniej rozmowie. Zapomniała o wyznaniu, na jakie się zdobyła, stojąc w tej krypcie kilka dni wcześniej. Potem zrozumiała. I więcej nie drgała, gdy ją dotykał. Złożyła zimny, szorstki pocałunek na jego ustach. Spowodowała, że pomieszczenie wypełnił na chwilę mróz, jakby ukryła gdzieś głęboko w jego sercu okruch lodu, który miał utkwić tam na zawsze. Tęskniłam. Jej głos znowu nie rozbrzmiewał twardym, nilfgaardzkim akcentem. Był miękki, ale zimny i stonowany, niczym czarny, lśniący aksamit. Ale takim Regis go kochał. Zimnym, ale cholernie niesamowitym w dotyku. Niczym jedna z jej najlepszych sukni. Piękna i elegancka, misternie zrobiona, lecz wypełniona chłodem i powagą. Minęło 20 lat, ale ja nie zapomniałam choć na chwilę. Dalej pamiętam smak twojego pocałunku i nie wyrosłam z naszej miłości. Nie zapomniałam o grze, w jaką graliśmy, o tych wszystkich rozstaniach i powrotach, o tym wszystkim nie da się zapomnieć, Regis. I brak tego wszystkiego niezmiernie mnie bolał i uciszył ją delikatnym kiwnięciem głowy. Zrozumiała i zamilkła. Nie na długo, na chwilkę tylko, ale ucichła. Kocham cię, wyszeptała mu niemal do ucha. Nie mogła nacieszyć się wypowiadanymi słowami, nie mogła odpuścić sobie nonszalancji i nutki ironii w głosie, gdy to mówiła. Wampir w odpowiedzi uśmiechnął się lekko i przymrużył oczy, napawając się brzmieniem owych słów. On też nie był w stanie zachować się wobec nich zimno, obojętnie. Głęboko w środku, słysząc cichutkie bicie jej serca,
drżał z zachwytu, ze szczęścia, z miłości i przytulił ją tylko, by wyjść na opanowanego i spokojnego. Ale ona znała prawdę, tak czy inaczej, i zaśmiała się z niego w duchu. Dziwny, płytki szelest przerodził się nagle w głośny, bolący krzyk prostego ludu. Potem znów zaczął cichnąć, jakby oddalać się od Riva. Znaczy wizja zaczęła się stabilizować. Znaczy wszystko idzie jak należy. Obraz wyostrzał się powoli. Wiedźmin mógł już dostrzec kilka pierwszych szczegółów, by po chwili można było określić, że to, co ma przed oczami, to stoisko Pucybuta, a chłopak, który stoi obok, to sam Pucybut. Nagle poczuł dziwny niepokój i obok dziecka dostrzegł kolejną sylwetkę. Dużego, rosłego mężczyzny, ubranego w czerń, mającą w sobie coś strasznego, osobliwego. Widział dokładnie siwe pasmo włosów przecinające jego skroń i broszkę wpiętą gdzieś w płaszcz. I smutny, stały i zastygnięty wyraz twarzy. Geraltowi wydawało się, że widział go już gdzieś, że jego wiecznie ściągnięte brwi ma też ktoś inny, że obojętne, puste oczy posiada też ktoś jeszcze. Widział gdzieś nazbyt chude, jakby zassane poliki. Widział. Był pewien. I nie mylił się. I rozpoznał w nim Rosalie. I zrozumiał jej wcześniejsze zachowanie. I nagle zaczął pałać do niej współczuciem. Litością. Ale zanim zdążył się zatracić w myślach o zaufaniu i stracie, jego umysłem zawładnęło okropnie głośne skrzeczenie Mew. I bolący krzyk prostego tłumu wyostrzył się. Zaczął łapać gwałtownie powietrze i otworzył zmęczone od wizji oczy. Wzrok jego jednak był znacznie zamglony. Spośród niewyraźnych kształtów mógł wyróżnić jedynie dwie sylwetki, łączące się w jedną szaro-czarną jakby plamę. Poczuł się dziwnie. Nie potrafił tego określić. Targały nim sprzeczne emocje. Strach, rozluźnienie, nienawiść, szczęście. I jego powieki stały się ciężkie. A oddech znów spłycił się znacznie. Tym razem widział dwóch mężczyzn. Czarnowłosego i wąsatego, z dużym, śmiesznym biretem na głowie. Widział, jak ich usta poruszają się miarowo w rozmowie. Nie potrafił wyróżnić słów. W jego głowie bowiem ciągle dudnił ten ostry pisk Mew. Widział jednak w twarzy Detlafa, że smutek, jaki wcześniej gościł w jego oczach, stłumił szacunek, jakim pałał do tego drugiego. Szacunek i przyjaźń? Wzrok znowu zaszedł mu mgłą. Pisk Mew zdawał się zjadać go w całości, kłując jego umysł przerażającym bólem. Tym razem nie otworzył oczu. Nie miał już na to siły. Nie walczył też z coraz bardziej gęstym powietrzem. Nie próbował wyrównać bicia serca. Czuł, że poniekąd stracił panowanie nad własnym ciałem i oddał się na powrót bez walki w głuchy szelest krzyczącego tłumu. Pomieszczenie, które tym razem mu się ukazało, było prawie w zupełności ciemne. Po chwili jednak jego oczy przyzwyczaiły się do mroku i zaczął widzieć coraz wyraźniej. Izba, w której się znajdował, przypominała magazyn. Wszędzie stały drewniane skrzynie, płócienne worki. Ale nie to przykuło jego uwagę. Dojrzał pomiędzy ciemnością i różnymi bibelotami znów tych samych mężczyzn. Detlafa i tego w śmiesznym birecie. Nagle jego pamięć ożywiła się. W zmarszczkach mężczyzny dostrzegł niedawno oglądane zwłoki. Widział martwą zupełnie twarz Delacroix. I widział błysk w oku czarnowłosego, który mógł być łzą, mógł być przerażeniem, mógł być smutkiem, a co najbardziej prawdopodobne, mógł być wszystkim z tych trzech. I błysk ten zwiastował tylko kilka głuchych uderzeń jego wampirzymi, ostrymi pazurami, które okazały się być dla Delacroix śmiertelne. Pisk Mew ustał. Krzyk tłumu również. A bicie jego serca zaczęło wracać do normy, gdy wzrok zaszedł mu czerwienią krwi mężczyzny ze śmiesznym biretem na głowie. Kolejne gwałtowne wdechy i spazmy im towarzyszące zawładnęły jego ciałem.
Otworzył też oczy, zapominając, by wcześniej przygotować wzrok do kompletnej ciemności, jaka panowała w krypcie. Czasem zapominał, że nad tym panował. Przez chwilę myślał, że para znajomych mu wampirów nie wie, że już się ocknął. Wrażenie to jednak szybko minęło, gdy usłyszał charakterystyczny męski głos, który znał od tak dawna. Cieszę się, że się w końcu obudziłeś.